Zjadłem, a wcześniej zjadłem. No. A ciężko jest, taka temperatura jest. No, słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy już, jedziemy do Meksyka, kurwa, na kawkę, nie, major? Co? A może ja piwo jakieś wypiję? Piwko? No to zaraz zajedziemy do Zodiaczka sobie elegancko. Wypijemy piwko i gites, nie? No pewnie. No. Ja wypiję, bo Meksykano... A kol będzie patrzył, to Meksykano nie skusił się. Meksykano nie skusi się. Meksykano nie pije. No ja wiem o tym. A słuchajcie, wielokrotnie tam pytaliście, co i jak tam, nie? Ja tam, jak mi ktoś nie wchodzi w drogę, to ja też nikomu nie wchodzę w drogę. Jeżeli ktoś na mnie pierdolę jakiś smuty, to ja już się uruchamiam i nie daruję. Pierdolę to, nie będzie mi to jakiś kurwa Sławek kurwa nagadywał i mówił jakiś kurwa pierdół. Tak jak kurwa i reszta tych kurde lateksowych chłopaczków, kurde. Jak was dupa boli, że coś się potrafi zrobić, a wy nie potraficie, to chuj wam w dupę, tyle wam powiem. Nie, Sławek, jak byłem... Gdzie jest ten bank? No tutaj będzie zaraz. Bo tutaj to trzeba zawrócić. Tak, tutaj jechać. No. Zawracamy. I tutaj? Meksyk. Jest? Jest Meksyk! Jest Meksyk, słuchajcie. Ale... Fajna, malutka. Dzień dobry, proszę panią. Ona ma na rękach iPod. No, także ja nikomu nie wchodzę w drogę, tylko dopiero się uruchamiam, jak ktoś do mnie coś zaczyna, jakieś gadki. Dlatego, nie? No właśnie. No. A wcześniej, kurde, z Rafałkiem Sławek nagadywali majora i resztę, żeby nas wyjebali. O. I tak o. O, tam poszedł Meksyk. Idzie Meksykan. Nie, pomachu. Dawaj, cholera. Śliczna jest, nie? O, dzień dobry. A ładne kobiety. Ja bardzo lubię ładne kobiety. Bardzo lubię oglądać ładne kobiety. Jest Meksyk. Jarek! Chodź! A gdzie ty tak się napił? Co tobie, Jarek? Skoka! Wsiadaj do tyłu, major. Weź się, podsuń do przodu. Major, podsuń się do przodu. Do przodu! O kur... Do przodu się podsuń. No jeszcze, jeszcze. Mocno, mocno. Dobra. Wsiadaj. Siema, Meksyk. Siemano, siemano. Jak tam? Meksyk Lajwik jest. Spoko, spoko. O tej porze... Meksyk, co pijesz? Meksykany jest tylko jeden. Powera. Które nagrywali oni. A, Jarek, myśmy do ciebie przyjechali pogadać wczoraj. Spoko, ja wiem. Bo pewnie już... Pewnie już nagadali, że przyjechaliśmy na nie wiadomo po co. Wiesz, jak to jest, nie? A gdzie byłeś, Jarku? Wiem, mama powiedziała. A i teraz... Teraz chcieliśmy cię zabrać na obiad, ale ciebie nie było. Ja rzadko bywam. Ale twoja bardzo kulturalna jest mama osoba i po prostu z okna powiedziała, że... Jarka nie ma, powiedziała, poszedł załatwiać sprawę. Nie ma i no tak. Po prostu... Jarek, nie. Major powiedział, że wypiłby piwko, ale mówi, nie będę kusił Jarka. A ja mówię, Jarek ma twardy charakter. No, że pijecie, nie ma problemu. No. Ja będę pił. No, ty będziesz lewo, nie ja. Wszystko. O cholera, jakie... Ty, no i co? Mi się wydaje, że trzeba robić koalicję i najnormalniej w świecie, kurde, jakiegoś live'a wspólnego zrobić. Co wy o tym myślicie, Meksyk? No już rozmawialiśmy na ten temat. Od czasu do czasu tak, nie mam nic przeciwko, natomiast w ciągłości nie. O, właśnie. Nie, no w ciągłości nie. Jednego takiego sobie na spokojnie, nie? No, tak. Co tam będzie? To co, do Zodiaczka jedziemy? No jak, major? Pewnie, że tak. Niech pije. Major, piwko pijesz? Major nie zjadł Chińczyka. Taki mały brzuchszek ma. Ja wcześniej jadłem. Majora wszyscy znają. Wszystkie laski w mieście normalnie. No, co się dziwisz? No, byliśmy... Popularna ochrona. Osoba. Ty, a co z Mario? Ja widziałem Mario. Co on ma na głowie, ty? Kleszcze, czy co? Nie, ten... Łuszczyce. Łuszczyce ma, tak? To jest... Nie tego. Aaaa. No, nie możesz się zarazić, no.
To co, słuchajcie, tego jedziemy do tego, do sklepu? Piweczko Majer wypijesz? A możesz kupić? No kupić oczywiście, że mogę. No ja mam drobne. A, masz drobne, tak? A, no i spoko. To ja tutaj postawię obok Jarka w domu. Jarek, można? Można, nie? To nie mój plac. Nie twój? Bo mój, to by moje samochody tu stały. Zarmy to można brać. Dobra, dobra. To co, czekacie? Ja idę do tego, do sklepu. Kluczyk zostawiam. To ty chcesz mieć jakiś soczek, czy co, powerkę jakiegoś? Sok możesz, znaczy ten. Pepsi małe, 0,5. Pepsi małe, ty Major? Piwerko, co? Stary, kurwa, to co? Nałogowy alkoholik. Nie. Major, nie. A tam to, ten jak spróbował, wiesz, że tego nie spróbowałem? Czego? Pamiętasz, co mi podałeś? O. Tą paczkę? Ja? No. A wiesz, co to jest? To bimber jest. A, no to ja wiem, no. A wiesz? A skąd ty wiesz? A ten, no bo mi powiedział. A ten, a nikt tego nie... Słuchajcie, to ja idę, kupię. No, lecz. I zaraz przyjdę, dobra? Dobra, nie ma siedzicie, problemu. To pilnujcie samochodu, dobra? No raczej nikt go z nami nie wyniesie. No, taka banda. Taka no. Banda. Dobra, ja idę. Major jedno czy dwa? Dwa. Dwa, tak? Dobra. Jedna noga i druga noga. Wszystko, dobra, idę. No i jak widzicie, moi drodzy, szykuje się jakaś, tak jak mówiłem, bomba, petarda. Także, tak jak mówię, no. Teraz my będziemy spierdalać ze stanowiska, a nie nas będą spierdalać ze stanowiska. Wiesz, co chodzi? Wszystko. Meksyk nie chleje, Meksyk jest naprawdę, mówię wam szczerze, półtora miesiąca już trzeźwy i... Naprawdę się nic nie dzieje, odmawia cały czas. Major bał się piwka pić, żeby nie namówić zbytnio Meksyka. A czy ja bogaty? Jestem bogaty. Hajs się musi zgadzać. Jak wszędzie, nie? Idziemy do Zodiaczka. O. Nikogo nie robię moderatorem, bo później ludzie mi tylko trzodzą, nie wiadomo jak. O. Wszystko. Także spoko. Dzień dobry. No, także jest luzik. Jakie tu by Major piwko wypił? Kogon to knur? Major? Najtańsze. Dwie łomże. I dla Meksyka. Co on tam chciał? Coca-Colkę chyba jakoś. No, taką małą weźmiemy. Ale skąd tu rąk? Skoro alkoholu nie pije, to cukru też nie będzie żar. Przepraszam panią, niech się pani tak nie wypina. No, także słuchajcie, będzie git, tylko na wszystko trzeba czasu. Trzeba czekać i się przygotować do wszystkiego. Dzień dobry, to pani można? Nie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Co tak mało ludzi? Słuchajcie, będziemy tego knura gnać ze stanowiska. Janek wczoraj na tym, na lajcie powiedział, że wyleje mi kwas na samochód. To ja mu wyleję na twarz. Thank you.
Zaraz czekajcie, ze sklepu wychodzimy. Dzień dobry. Słucham? A, ja sam dowód poproszę. Nie, nie. No i no. Tak w niezadrobnych, dobrze, żeby po kieszeni szliściło. No, może być. Nie mam jak inaczej. Ja rozumiem. Nic nie mówię. Dobra, lecimy. Co tam pytaliście? Kogo tam pozdrowić? No, także będziemy obalać rząd Krzyśka. Czekam tylko na jego wkurwienie, poza tym co zrobił, zmieniłem taktykę i będziemy nacierać. A prawdziwa taka bomba, petarda, tak jak mówiłem, to się szykuje po prostu w drugim połowie lipca. Także czekajcie, wszystko jest zaplanowane, nie będzie taki zwykły stream, tylko będzie coś naprawdę konkretnego. No. 200. Major, masz piwerko? Meksyk? Nie było kurwa tego. Może być Coca-Cola bez cukru. Skoro... Kurwa, łomże. Co? Major, otwórz sobie. Co, nie wypijemy tutaj? Co, nie tutaj? W samochodziku. Normalnie. Dla mnie jest to obojętne. Dzisiaj live'ik. Dzisiaj live'ik? O, słuchajcie, od razu mówię. U Jarka o 17 live, także zapraszam od siebie. My teraz jesteśmy z Jarkiem dobrymi kolegami, nie Jarek? No dobrymi. Oby tak dalej, zobaczymy co będzie dalej. Ale widzę, Jarku, nie jesteś jakiś taki specjalnie. To znaczy? Zadowolony. To znaczy nie. Trochę widzów ci nabije, no słuchajcie, zapraszam. Dzisiaj Meksyk też coś tam ciekawego powie. No. Na pewno będę się wypowiadał o tych sytuacjach, które ostatnio istnieją, bo mnie to zaczyna trochę bawić, słuchajcie. Weź to otwórz. Słuchajcie, ja tutaj... Co, nie umiesz otworzyć? Na razie. No. Telefon do tego przypnę, nie? Co ty, major, piwa nie umiesz otworzyć? Ja zawsze myślałem, że major to jest major. Co, jest zębami bym otwierał? Zębów nie mam. Nie masz zębów? Mam. Trzy tylko. Wszystko. Także tak to jest, no. Co chciałem powiedzieć, słuchaj, myśmy doszli do wniosku z tym, ja słucham. Z tym, z majorem, że chcielibyśmy gdzieś tam po 20, może tam po 15, czy po którymś na weekendzik pojechać sobie na Mazury. Hotelik, live'ik wspólny, imprezka jakaś. O to niech ten po 20, którego? Jaguarem. Nie, po 20 lipca. No to zobaczymy, no. Wszystko zobaczymy, słuchaj, ja nie mogę o takich dalekich problemach dalekosiężnych wypowiadać się, bo nie wiem, co tam u mnie, kurde, wypali, albo nie wypali, nie wiadomo. Nie, dlatego ja bym chciał... O, cholera, właśnie, jakie dobre. Zobacz, jakie dobre. Do Wilkowa. Pokaż, major. Dobre? Zimne, co? A, kurde. A, Jarek twardo, nie pije. Kurwa, ja mam... Ulubiony mój napój. No i bez cukru ci wziąłem, Jarek, kurwa, żebyś nie ten. Żeby procentował, cukier procentuje. Chcę zobaczyć twój tatuaż, pokaż tatuaż. Kurwa. John Rambo miał podobny. A, to mój ten, brat chrzestny. A. Kto, brat chrzestny? Tak. John Rambo to twój brat chrzestny? No i tak. Dobrze, no. No nie? A mój komandor. No, o, twoja mama wyszła, Jarek. Wszystko widzę. Słuchaj, ile ty, Jarek, masz lat? Ja mam 4-3. 4-3? A twoja mama ile ma? 6. No dobrze 6, wygląda. Nie. Bardzo dobrze wygląda, ty. Ale alkoholu nie używa, papierosów nie pali. No ja też nie używam, to też dobrze wyglądam. No. Słuchajcie, to co, taki wspólny live'ik można by było tam ogarnąć, nie? Mówię, ja nie obiecuję, żeby nie było, że ja coś obiecałem. Nie, ale to wiesz, trzeba było się umówić, żeby po prostu pojechać, no trochę wiecie, no ten knur by się wkurwił troszeczkę, nie? No, jakbyśmy do Wilkowa zajechali ekipku. Ja mu mówiłem, on mówił, że wpierdol dostaniecie na warmi, jak pojedziecie. Ja mówię, kto majora zaczepi. Zesrane nachy mam, nie? Jakby pojechaliśmy, tam było 150 osób. No. A, i przyjechali. Zdrowie widzów. Zdrowie widzów. Żeby nie było.
Cholera jasna. A ja dzisiaj w Polu się najebany byłem. Pozdrawiam wszystkich, którzy w to wierzą. Nieprawda. Nieprawda. Nieprawda jest. A ja widziałem, jak padałeś. Ja musiałem cię podnosić, bo na kolanach już byłeś. No. Jak musiałem podnosić. Jak ty mogłeś mi podnosić, jak ty na ławce leżą? A ty z ławki ty spadł, a ja leżę na ławce. Na dywan czy na podłogę? O. A ty nie zobaczyłeś ławki? Ja się schowałem pod dywan. O, pod dywan? No. Kurde, ja myślałem, że pod chodnik. Podchodnik? Brukowy. O cholera. Słuchajcie, to jest Mercedes roboczy, on nie musi być czysty. Także wiecie, no. Deska w kurze, wiadomo. A kiedy będziesz padał znów? Jak wypiję bez cukru, bez cukru to nie bierze. A żebym ja wiedział, kiedy ty padasz, to może w jakiś sposób ci pomogę, żebyś nie padał. To przyklęknę. O, słuchajcie. I powiem, proszę nie padać. No. I powiem, ja nie upadnę. No nie. Już. Będę się trzymał czegoś. Ogólnie chodzi, tak, w automacie. Ja innych aut nie uwzględniam niż nie automat. Dziękuję wszystkim, którzy są za mną. A masz automat, przeciwnikom też. No, na szczęście jest ich mało. My tutaj obalamy. Myślimy nad planem, żeby gdzieś tego wspólnego lajta zrobić w terenie. Tam Mateusz z Olsztyna. Właśnie chciałem pojechać, Jarku, do tego, do Olsztyna. Hotelik, rozumiesz, normalnie, no, wiesz, nie? Tak, żeby było fajnie, bez knura, nie? Połączyć siły po prostu. No. No, żeby kurde, mu gul zadrżał. Jaguara, będziemy, kurwa, jakim Jaguara, jakiego ma, cholera jasna. On był tutaj. A i wiesz kogo? Byliśmy tutaj. Jarek jest trzeźwy, nie pisze takich głupot. To jest trzeźwiutki. Nie wierzą. I pije tą. Naprawdę mówię wam serio, że jest trzeźwy. Zakupy i ten. Wojtek. No. Sam raz szedł. Jak ja szedłem, on z tym, swoim kolegą. Z tym chudszym takim. Z Marią z Krzaków? Nie. No nie wiesz, który Wojtek? Wojtek? Który Wojtek? No tutaj co mieszka. Jarek jest z nami, tutaj z tyłu siedzi. Jestem. Wojtek? Co siedział w więzieniu. I on widział mnie w tłumie. Nie wiem, który Wojtek, kurwa. Paś zabij, ale nie wiem, kurwa. O którego Wojtku ty mówisz? O którym Wojtku? Przy sobie taki. On przychodził kiedyś. Do mnie? Nie. No to jak nie? To skąd mogę wiedzieć, kto? Na szkolną. A słuchajcie, Krzysiek jest podobno na jakimś przesłuchaniu, ludzie piszą. No jest. Tak? W sprawie... kurwa, wiedziałem, ale nie mogę sobie przypomnieć. W jakiejś tam sprawie... czystości, sprawie czystości i nieczystości na jego podwórku. No ale u niego jest burdel na podwórku, no co? No tak. Sywki łaj mówiła. Nie, trochę już lepi się. Niech... Dla Łosia dzisiaj kupiłem jedną i drugą butelkę od razu. I komu? Papierosy. Dla Łosia? A jak? Ile kupiłeś litra? Litra. O, to on dzisiaj dużo nasprząta się. Aż kurwa biury będą lecieć, tylko chyba spod jego nóg. On kurwa na ziemi śpi. No jak? A dzisiaj ja ci powiem, będziesz się śmiał, wiesz, jaki numer zrobiłem? No. Bo już zrobiłem zakupy na stazu. Na 100 zł i Krzysiek też na 100 zł tam i po prostu jedzenie, wszystko i po prostu otwiera kurwa lodówkę, jakby to wszystko jego, co ma ochotę, to wyjmuje. Ale ty nie możesz mu kurde w dziób? Albo, albo z bani wyjebać? No, znów mam zaczynać? No nie. Raz dostał kurwa z prawej. A później kurwa grę robiliśmy, on zaczął kurwa się ponosić. Ja podeszłem za fraki, wziąłem, zajebałem z bani go kurwa i wypierdalaj mi stąd. I poszedł. Fuj. No ale co, i co, brał. Co, Jarek, ludzie mówią, że wyglądasz jak Boguś Linda. No. Dajcie spluwę. Zagram w psach. W trzeciej części. Będzie Boguś pił kole. Zamiast whisky. A ja będę piwo pił. Mogę? Proszę pana. A odwrotnie butelkę wypijesz ale... od dołu, zamiast od góry? To wyleje się na Na co?
Na nogi, no, i na siurka. I spalaj siurka. Major, pij, bo zimne piwko zaraz będzie ciepłe. I hop, 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 hop. O Jezu, oddechu nie starczyło. O, major, to jest major. Tak, zamknął piw, kurwa. Nie? Żebym mógł, żebym zamknął na luzie. Ja zamykałem zresztą, ale zaraz live się kończył. Wszyscy o tym wiedzą. Nie byłem po jednym, nie byłem po pierwszym zresztą. Ja... Czy chodzi o Wojtka Starosiuka, pytają? Wojtek Starosiuk? Starosiuk Wojtek, nie, nie wiedzą. Weź przymknij drzwi. A, bo... No... Wojtek? Ja nie wiadomo, co się... Okno sobie otwórz. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. On miał za dużo dzieci, dużo pił. I jak mam kurwa, jakiego Wojtka? Nie wiadomo, czy on żyje jeszcze. Nie wiadomo, czy żyje? Tak. Bardzo dawno nie widziałem go. Uważam, że mówię, trzeba zrobić koalicję i zagrać dla knura na nerwach. Czy ty jedno zagranie coś da? Co? Czy da jedno zagranie coś? Ja myślę, że da. No i to się okaże, to zobaczymy wszystko, no. Ja też mam, słuchaj, propozycję teraz... Paweł wyjazdu był... do Norwegii za free. No chcą, żeby major też leciał, właściwie nie jechał. O, do Norwegii? Mhm. No to zajebiście. A narty będą? Narty? A ty chcesz skakać jak skoczek? No nie. W sumie major, ty masz taką posturę, że mógłbyś skakać. No. Chudziutki, zgrabniutki, przystojny. Założyłbyś ten kask i byś skakał, kurwa, na 200 metrów. Majer to jest majer, no co? No ja co? Rekiny bym łowił i głaskał je w głowie. No są narty wodne jeszcze, no fakt. No właśnie. Można narty wodne. No cholera, wypiję do końca. Zeruj, major. Cyk, 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 cyk. O, tutaj ktoś przysyła pozdrowienia. Komu? Dla ciebie i dla majora. Mnie? No, tylko nie wiem, bo nie mam zapisanego, kto to napisał, ale ktoś napisał. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Ogląda nas teraz. No. Co mają? Proszę bardzo. Co to było? Rekin? Czy lew zaryczał? Lew zaryczał chyba. Nie? No to kurwa. A już się zaczyna dzwonienie. A jak? Halo, halo, siemano, Mexicano TV, z tej strony otwieram. Ej, siemano, 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 to tam. Co? Taki butelek nie przyjmują. Kłać, ja później wyrzucę. Kłać, później wyrzucę. No to, no to dobrze, no to super, no. I wszystko. Co drugie otworzyć, major? Zimniutkie, fajne takie, co? Zdążę. Skąd? Skąd? Ja skąd? Nie od kogo? Alkoholikiem, cholerę jasne. No. O, od Maćka Skutna macie pozdrowienia właśnie, oglądam. No, dzięki. O, dziękuję, major, podziękujesz? Zapytaj, co on myśli o Fedorze. Nie, no co myślisz? O, widzieliśmy ostatnio. No. O, kibicuje nam. Kibicuje nam? I Wykop kibicuje nam. Wykop też. No dobra, dzięki za info. No, szkoda, że tylko ci no, te... No, szkoda, że tylko te lateksy, co? Nam trzodzą. Są taka, jest taka grupka lateksowych chłopaków, wiesz, Jarek? Może i tak. Nie, oni zazdroszczą, że w jakiś sposób się wybiliśmy i jeszcze ja, no, działalność założyłem, podatki płacę, wszystko i kasę mam i po prostu oni mówią, kurwa, jak on mógł to zrobić tak szybko. Kumaty był, to zrobił, nie? A mówią, że ja jestem nikim. To trzeba drugie otworzyć. Otworzyć drugie? No pewnie, cholerę jasne. Czekajcie, ludzi. A muszę otworzyć piwko dla majora. Bo major to jest major, zębami piwa nie otwiera, bo może stracić, a nie wszystkie ma. Nie, major. Ile tam major zębów zostało? Trochę zostało. Major artysta. No. Spytaj się jego, jak jego nie było, jak ja tą butelkę, pamiętasz? Jak na głowie rozbiłem butelkę? A. Sobie? No, butelkę wziąłem. Bo... Pamiętam. A ten mówi, a jak patrzył, czy głowa cała? Cała. Ja widzę, major, jeszcze tego piwka i łyczka nie brałeś, co? O, pozdrawiamy krainę z Olsztyna.
O, buziaki? To lasek. Albo laski. No już ty tyle SMS-ów dostajesz? Tak. Kurwa. Siedzisz, kurwa. Z Meksykanu siedzisz. Meksykanu. Kurwa, Meksykanu nie stanie. Nie, mówię. No nie stanie, dlatego kurde zrobimy live'ik sobie z twojego kanaliku, jak zechcesz, no. Nie? Będę mógł wpaść na live'a? Nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj na pewno nie. Nie, no dzisiaj nie. Nie. Jak będziemy nie, razem. Nie, obiecuję, zobaczymy. Nie wszystko. Nikt nie próbuje nikogo napierdolić, słuchajcie, tylko sobie major normalnie pije zimne piwko. W cieniu. I zawsze normalnie. Właśnie. Major nigdy nie był pijany. A w McDonaldzie to było tylko oślisko, bo to była zima. Tak. Wydarczuk, masz pozdrowienia od Krakowa. O, dziękuję. O, dzięki. Dzięki za pozdrowienia. Jednak trochę, kurde, ludzi no. No, szanuje mnie troszeczkę, nie? No, zapis będzie, bo to się zapisze, spokojnie. No, już mamy 1700 widzów póki co, 200 apek w górę, słuchajcie. I tak jak ja mówię, pozdrawiamy lateksów, bo widzę jak po prostu, jak to mówi Jarek, mają obsrane nachy. I śmierdzącej gachy. No i wszystko. Dobra, pozdrawiamy Jarka z Lublina i Franciszka. Kurczę, zobaczcie. Dziękować. Zobaczcie, cholera jasna. Czekaj, ja muszę to wypić, bo tu za... Nie pij. Major, raz, dwa, trzy. Dawaj, major, dawaj. O cholera, major. To ja powinienem 4 piwa kupić, a nie 2. No. Nie wstrzeliłeś się. No. Spust majora. I co? Bębenek pusty, kurwa. Naboi nie ma. Nie, major coś tam zjadł. Nie, mówię, że naboi nie ma już. 2 naboje były. Pozdrawiamy Szczecin wszystkich. Londyn. Wszędzie, skąd piszecie, słuchajcie. Czyli po prostu trzeba... Dominik Skrugla, pozdrawiam cię serdecznie. Trzeba zrobić... cholera. Tak. Już. Paweł z Warszawy powiedział... Że co? Że za ten łoś za mocno się ponosi. Tak. On po prostu poczuł, że Krzysiek nagrywa wszystko, kasę, a już kasy nie ma. I teraz on wie, że mam działalność, kasę mam i chcę się wkręcić, żebym ja kurwa... Ja mam płacić? Jemu żeby za co? Sprzątał? Dzięki kutno. A ja mam sprzątał, a ja nie frajer. Nie, no tak, no nie ma co. Kupiłeś mu litro i fajki, niech sprząta. No, nie? Policzy na pewno się... O kurwa. Nie? Jarek. Widzę te sprzątanie tam, kurwa. Nie chcą. Ja mam maskę. Dostałem od widzów. Pozdrawiam jeszcze raz. Jaką maskę? Widzów odsuwał przeciwgazową, także tam kobieta, jak Majer nocuje, to może dostać maskę. Jak kobieta ma problemy. Jeździ taksówką. No tak, no. O kurde, co to za auto? Mercedes. Stary, poczciwy Mercedes, słuchajcie, ale nigdy mnie nie zawiódł, to jest auto robocze. Ja prywatnie mam też Mercedesa, ale tam o wiele, wiele, wiele nowszego. Tak, sportowego nawet bym powiedział troszeczkę. Ale nie pokazuję, bo już mi w ogóle żyć nie dacie. Cholera. O, dzwonię na 112. Po co tam dzwonić? Jezu, już będziecie... Meksyk pije kolej to bez cukru. Myślałem, że mógł kupić z cukrem, ale myślę, skoro on nie pije, to ja mu kibicuję, jeszcze bez cukru mu dodatkowo kupiłem. Nie. No bo cukier może zaprocentować jeszcze. Cyrka. A nie, to nie sportowy 1.8. Raczej 6.3 AMG. No. 1.3? 1.3 to Konona w Astrze. No to grzech jest. On się rozpadnie niedługo, tak? Co, ty RODO będzie ciągnął na lejcach? Komonto. No, on tego RODO to w ogóle traktuje jak psa. Trzeba go, kurde, ten. RODO, wiecie co powiedział wczoraj na lacie? Zrobiłem głośniej. Powiedział, że spali mi, poleje mi kwas samochodem. Tak on to zrobi. Poleje to ja jak kwas samochodem? Czy co, ja gadam, przepraszam, przejęzyczenie. Ja chcę pomyśleć. Kwasem auto, no. A, mocny w gębie, pewnie wyjebany, wypity był na bank. Nie, no tak po cichu mówiła, zgłosiłem to, oczywiście on to nie słyszał i ja po prostu, wiecie, no już jakby to powiedzieć. Ale ja mogę ci powiedzieć, no. Wczoraj do mnie dzwonił ten
co Magikala tak rozpierdolił i on do mnie non stop. Rafonix. Rafonix, tak. I mówi, jak będzie się wybierał, trzeba go tak zrobić, że... Nie E63, tylko C63 W204, V8, ostatnia niczym niedoładowana, wolnossąca. Benzyna. No mów Majer, mów. No i nie jedna osoba chce go już rozjebać, tego łosia. Tak? No dziwisz się? Nie chce mi się dotykać rąk, czarna. Bo i tak niech, jak przyjedzie dzielnicowy, ja nie będę dotykał. Ja nie jestem konfidentem. Będzie rozmawiał? Kono tylko donosi na psy. Ja to już miał nieprzyjemności. O kurde, żeby nie, jedną. Jarek. Żeby jedną. No Jarka już Kono żyć nie daje. Dlatego robimy koalicję i obalimy rządy Knura. No jak? Tak zrobimy, nie? No pewnie. Mówię, Jarek, ty się postaraj, żebyśmy się tam spotkali na wyjeździe. Jakoś, dobra? No. Nie, Major. No pewnie. Co, nie pojedziesz? Nie, no to zależy wszystko od tego. Nie, ale Jarku, kulturka. No jak... Kulturka, po prostu wiesz, dla Konona wiesz, a ja nie mówię, żeś ty pił. Ty, Jarek, byś prowadził. Chyba, kurwa, nie wiem co. No co? Lot. No. Piszą ludzie, że widać, że Meksyk nie chce. Jak to nie chce? Ja mówię, że nie wiem, ja nie będę podejmował decyzji, która jest ponad miesiąc do przodu. No. Bez przesady, o Jezus. Jarek, no. Zobacz, że twoja mama chyba wiesza pranie. Nie wiem, co robi. Wiesza pranie chyba. Gdzie pranie? To nie pranie, to jakieś ścierki. Ścierki? No. A ja bym powiedział, że twoje skarpetki, Jarek. O! Czarne. To nie twoje skarpetki? Nie. Tringi. Co to jest? Nie nabijajcie się z mojej matki. Ja się jej nabiję. Nie. Nikt się nie nabija. Właśnie. Ja sam przecież powiedziałem, że kobieta, powiem ci, wygląda na... Jak ty mówisz, że masz 60 lat, to... Dobra, słuchajcie, ja na razie uciekam, bo też mam swoje roboty. Dzięki. To co, dzisiaj lajcik masz, tak? Dzisiaj mam lajcik, no i z ogródka? Z ogródka chyba, jak będzie dobra pogoda, jak nie... No Jarek, a ty widzisz, jaka jest pogoda, nie? No na razie, wiesz, jak to jest ostatnio, no. Także dzięki. Jakoś tam jeszcze może wpadnę, zobaczymy, nie? A no. Z tym... No, Jarek, z tym, zapisz mój numer. A ja... Czekaj, kurwa, to już ty do mnie dzwoni chyba, nie? O, ja do ciebie dzwoniłem. Tylko nie wiem, który. No. To dał, czekaj. Ty nie mów głośno, żeby widzowie nie słyszeli, bo będzie. Właśnie. No, co będzie w lipcu? Co będzie w lipcu? W lipcu będzie prawdziwa bomba. No. Masz czy nie? No, bo pis. O. Czekajcie, wpiszę. Ja zatwierdzę. Zapisać? Zapisuj, zapisz. No i zapisz jakoś tak. No. Masz Jerzku. No dobra, to leć chłopaku, no leć. Ja bym ci dobrze major nie tylko nikomu nie dawaj mego numeru. Nic się nie daje. No. Jarek, na razie trzymaj się. Przemyśl sprawę. No. A my poprosimy, żeby troszeczkę widzów do ciebie wpadło na lajta. Na razie, hej, cześć. Cześć. Nie ma Majora. Nie będziemy się żegnać. Nie, lepiej się witać. Tak. No. I co ty, Major, powiesz jeszcze? Słuchajcie, ta petarda to będzie naprawdę mega, mega light. To będzie taki light dwudniowy, że szok, no. Major, co ty masz w tych spodenkach tutaj grubego takiego? Gdzie? O tu. Co to jest? Co? No. Dokument. Dokumenty? Ja myślałem, że ty takie ten. Śmigło masz duże. Pomyliłeś się, przepraszam bardzo. Żądło! No. Nie, dokumenty. To ci dam numer. Nie, spoko, to zaraz, no. O kurde. Co, Major, beknij sobie. Nie, po co? Podjadłeś, nie? No, bo już cię tam. Nie zjem. Pokażę line. Ja kupiłem. Kupi sobie. Daj numer sobie wpiszę twój. Swój. A gdzie ty ma już tak telefon pobdzierałeś, co? Piznęłem go wczoraj, nie widziałeś? W kogo? W Knura?
Nie. Ja szybkę mam na łup. A włączony ten telefon, czy nie? Trzeba włączyć. Ja mam szybkę nową mam. A. Zaraz piszę. Także czekajcie, czekajcie. Ten telefon jest niezniszczalny. No widzę. Ja widzę. Widzę, że go próbowałem zniszczyć. Nie, po prostu walnąłem raz o ścianę i niechcąco przypuściłem, że po prostu Matkę Boską obraz, a obraz jest po prostu szybka jest zrobiona. Przepuściłem. Mam właśnie. Całowałem parę razy. Przepraszałem Jezusa Chrystusa, że po prostu chciałem ścianę, a mnie zdenerwował ten kanonowicz, jak to się mówi. I po prostu tak wyszło, jak wyszło, ale po prostu jest zrobione. No tak, no nie dadzą mi zapisać, kurde, numeru. Nie dadzą, po prostu nie dadzą. O Jezu, Jezu, Jezu. Nie dadzą. Tararara, didirara. Nie dzwoń. Jest nawigacja, wszystko. Pokazuje, gdzie jesteśmy nawet, wiesz? Ja wiem, ja tylko wpiszę swój numer. O, ty masz mój numer zapisany. Tak. Marcin Sąsiad. Tak. No. No wszystko, no. Nie by skukiwało, bo po prostu... Pawełek, odpuść. Daj się pobawić trochę. Nic do ciebie, chłopie, nie mam. Ale daj się pobawić. Będziesz miał swój czas. Nie, Major? Pewnie. Pozdrawiam ciebie. Pozdrów Pawła. Jakiego? Nie wiem, jakiegoś Pawła. No, pozdrawiam ciebie, cholera jasna. Major cię pozdrawia. Już. No. Słuchajcie, nie dzwońcie, no. Nie dzwońcie, normalnie nie dzwońcie, no. Paweł, mogę wziąć numer do ciebie? Da radę? Dzięki. A ten, Major, a jak u ciebie z tym, powiedz mi? Z ten... O Jezu. Co ja chciałem zobaczyć, a... A to z Warszawy. Co? Paweł z Warszawy. Nie, to dzwoni jakiś numer nieznajomy. Paweł z Warszawy, nie. Ty, a powiedz mi jedną rzecz. Co chciałem się zapytać? A ludzi dzwoni do ciebie? Boże, kochany. Taką być popularną osobą tu. No. Ja nawet do tego mam. Jaguara mam tu dziś numer zapisany. Do Jaguara? Jaguar. A, Jaguar. Dobra, wyłączamy telefon. Norwegia, odbierz. Kto to jest Norwegia? Norwegia. Dobra, dzwoń Norwegia jeszcze raz, no. Norwegia dzwoni. Major, ty czytasz czasem SMS-y? No czasami, tak. Norwegia, dawaj, dzwoni. Dobra, się robi. O kurde. Się robi. Tararara. Coś się rozłączyło. No, zesrało się. Nic się nie zesrało. I co, Major? Będziemy jechać do domku, co? No czy porzucisz kawałek mnie do domu? O, jak to nie? Majora mam nie podrzucić? A pozdrowisz swoją żonę i dzieci? No. Pozdrowię. Powiesz, że widziałeś, przepraszam bardzo, że tak może się trochę spóźniłem, ale po prostu byłem z Majorem na dobrym jedzeniu. No. Nie musisz ramię robić. Mów, Major, mów. Nie będziesz
musiała robić tylko kolację, a nie obiad. Dokładnie. Oj, major, to jest major. Dobra, to co, major? Wyłączam ten twój telefon, żeby ludzie tobie nie za ten... Tylko, że nie macie dzwonka. Dobra, jedziemy na szkolną. Trochę waży, co? Co waży? No, o tym opowinieneś w łeb walnąć dla knura. To by zapamiętał od razu. Ja ci powiem. Ja brałem 4000 z banku do jednego banku. Ja pokazuję. Siema, major! Zamknij tą dupę. Siema. No. Co to? Same ziomki, co, major? Tak. Dobrym samochodem. No. On prezydentem chciał być. Chyba śmietników. Właśnie. Major, to co? Trzeba łosia wywalić z domu. No trzeba. Nie? Pewnie, że tak. Kim on jest w ogóle? Żul jeden. Ty to jak pijesz, to przynajmniej z klasą. Wypijesz jeden, dwa, trzy, nie? Piwo, co nie mogę wypić? Jaka pogoda? No to nerki. No tak. Pozdrawiamy Kielce, dziękujemy za pozdrowienia. O, mają też pozdrowie. O, właśnie. Niedawno właśnie widzów widziałem. A, dobrym sportowym samochodem, czarnym. O, w okularach. Siema, major. A, widzą. Nie. Ciekawe, czy jest jeszcze ten knur, co? Major, jak ty myślisz, jest knur, czy nie ma knura? Samochodu nie ma. Nie ma samochodu? Nie. To co, samochodem pojechał? Tak. Może z łosiem? Tak. A. Słuchajcie, pojechali na te przesłuchanie. Pojechali na te przesłuchanie i ten. I zobaczymy, co tu będzie, no. Przyszli jacyś widzowie. No i bez przypału, no. Dobra, nie wchodzimy do środka, bo major mówi, że jebie od knura. No prawda. No. Dobra, kończymy lajta, ale i tak wywalimy z domu łosia. Łosia za to, że chciał oblać kwasem pięknego, starego, oldschoolowego Mercedesa. Właśnie. A kto tak chujowo pomalował bramkę od Belwederu? Knur. Knur? Nie knur. Jak to? Łoś? Kononowicz. A, Kononowicz. O, Jezu. On mówi, że Jan Orkoman, jak on kurwa te idzie do. Po prostu idzie do innego pokoju, klei buty, a później kurwa ledwo wychodzi z tego pokoju. I no. Mówi, o, a teraz ma cukrzycę. To nie wiadomo kurwa od czego to. Nie, no tak, no. Dobra, staniemy tutaj. Dobra, kończymy. Na razie, major, piątka. No. Siemano. Żółwik. Żółwik. Siema.